Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gaz. Organizacjom religijnym STOP. Pozostaję bez należenia do organizacji, do żadnej religii ani sekty. Wierzę w samego Pana Stworzyciela Wszechświata bezpośrednio, bez żadnych tak zwanych pośredników, bez żadnych dziwnych kościelnych, dziwnych rozumowych dogmatów, bez szukania zwolenników ani wiernych. Brak z mojej strony tworzenia organizacji lub sekty. Kieruję się wyłącznie odczuwaniem oraz wzrokiem wewnętrznym, zwanym przez ziemskiego człowieka trzecim okiem lub inaczej jasnowidzeniem. Całkowicie oddałam się w prowadzenie Panu Stworzycielowi. Kieruję się podpowiedziami Pana Stworzyciela. Czytam mowę Pana w stworzeniu, bo wszystko, co się wokół mnie, Immanuela, dzieje, daje mi podpowiedzi jasne i czyste. Pan poprzez poziomy duchowe podaje bardzo realne obrazy, które musicie czytać logicznym kojarzeniem poprzez symbole. Wszystko, co się wokół dzieje, jest mi pomocne w ziemskim życiu, aby wypełnić misję dania prawdy ludzkim duchom tu, na ziemi. Wszystkie ludzkie duchy muszą być świadome, skąd przyszły na ziemię, co tutaj duch ma do przepracowania oraz dokąd odejdzie po wypełnieniu misji i odpracowaniu karmy. Każdy duch rozwijający się na ziemi powinien w rozwoju dojść do najwyższego poziomu fioletowego. Aby tam wejść, musi przepracować to, co jest najtrudniejsze – ego ziemskiego rozumu. A rozum produkuje natychmiast miliony wątpliwości. Dlatego moje odbiory, obrazy i teksty są dla mnie oparciem. Widzę negatywne energie i wiem, jak wiele złego mogą uczynić ziemskiemu duchowi. Dlatego walczcie ze swoimi słabościami i dajcie radę, aby wyzwolić się całkowicie spod kontroli waszego rozumu i ciemności. A jak poznacie i poczujecie raz choćby miłość duchową, to zawsze będziecie chcieli się z miłością duchową połączyć i pozostać. Sami będziecie wiedzieli, że należy żyć zgodnie z prawami Pana Stworzyciela i czynić wszystko to, co jest korzystne dla was i waszych bliskich. Ja jestem przekonana o swojej wierze, swoich odbiorach. Brak takiej możliwości, abyście ściągnęli mnie z tej wybranej przeze mnie świadomie drogi. Idę prosto do góry, do Pana Stworzyciela. A wy, ziemscy ludzie, czy jesteście tak samo jak ja, pewni swoich uczuć i przekonani o swojej wierze w Pana Stworzyciela?